Pogoda taka, że aż się chce zostać w domu, a skoro już jesteśmy w domu, to zatopmy się w kulturze. Daniel Klusek zamaskowany, ale magazyn kulturalny otwarty dla Państwa od teraz. Na profilu facebookowym Nowego Teatru co i rusz pojawiają się kolejne spektakle. I tak Stan wyjątkowy, Ulica i Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku to te oferty, z których skorzystać można teraz. I czytanie z dobrą energią, czyli aktorzy Nowego Teatru czytają wiersze, czytają dla dzieci i nie tylko dla nich. Na profilu facebookowym Słupskiej Filharmonii zobaczyć można koncert Wielcy Artyści Małym Pacjentom. Zaśpiewali Aleksandra Kurzak i jej mąż Roberto Alania, wybitni śpiewacy operowi, a zagrała Polska Orkiestra Symfonia Juventus pod dyrekcją Rubena Silwy, dyrektora Słupskiej Filharmonii. Iwan Karamazow zwraca bilet. To monodram w wykonaniu Michała Studzińskiego i reżyserii Stanisława Miedziewskiego, który zobaczyć można na profilu Słupskiego Ośrodka Kultury. Tam również można znaleźć link do SAMU, czyli Słupskiego Archiwum Muzycznego, gdzie ponad 500 utworów z różnych stylistyk i z różnych lat, od lat 60. ubiegłego wieku, po najnowsze słupskie produkcje. Brygada Sok rozgościła się na YouTubie, a tam znaleźć można m.in. spektakl Stara Kobieta Wysiaduje w reżyserii Stanisława Miedziewskiego. Można też znaleźć relacje z wystawy o Minę, a także spektakle teatru tańca Enza, Kaba, Droga na Północ, Tulipany na Betonie i Alicję w Krainie Bzu. Na profilu facebookowym Teatru Rondo zobaczyć można monodram Wanda Wasilewska w wykonaniu Kamili Banasiak, a w reżyserii Aleksandry Skorupy. Tam również cykl spotkań z Wiesławem Dawidczykiem o zasadach poprawnej wymowy. Jest również domowy teatrzyk, to propozycja dla najmłodszych, a dla wszystkich akcja Nie chorujemy, bo recytujemy, czyli czytanie, a właściwie recytowanie rozmaitych wierszy przez młodych aktorów Teatru Rondo. Z czego można stworzyć teatralne lalki? Z byle czego. O tym przekonuje na swoim profilu na Facebooku Teatr Lalki Tęcza. Druga strona tęczy, lalki z byle czego. To warsztaty tworzenia teatralnych lalek, ale tam też można znaleźć wirtualne muzeum lalkarstwa, czyli zobaczymy lalki, które kiedyś przed laty grały w spektaklach tęczy. Alibaba i 40 rozbójników oraz niesamowite przygody 10 skarpetek. To fragmenty książek, które czytają aktorzy Teatru Lalki Tęcza i spektakl. Osobliwe zdarzenie, spektakl utrzymany w konwencji Comédie dell'Arte. To też na Facebooku Tęczy. Na profilu facebookowym Muzeum Pomorza Środkowego znaleźć można dwa reportaże. Pierwszy o białym spichlerzu, drugi o osadnikach, którzy do polskiego już Słupska przybyli w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach po zakończeniu II wojny światowej. Ale można tam również zobaczyć obiekty, które zwykle czekają na swoją kolej do prezentacji w magazynach. Teraz te magazyny zostały otwarte, a Państwo mogą zobaczyć te wszystkie dzieła sztuki, które tam się znajdują, i listy, które Stanisław Ignacy Witkiewicz pisał do swoich bliskich, do swoich przyjaciół, do swoich znajomych. Te korespondencje również w częściach, we fragmentach zobaczyć, przeczytać można na profilu Słupskiego Muzeum. Na profilu facebookowym Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej znaleźć można wystawy, zarówno te, które oglądać można było w obiektach galerii kilka miesięcy, jak i kilkanaście lat temu. Jest również tworzenie lampy z gliny oraz opowieść o tym, jak ważne dla powstania sztuk plastycznych są kurz oraz śmieci. Możemy sztukę tworzyć w domu, sztukę fotograficzną, i także tam znajdziemy informacje, jak taką sztukę stworzyć. Ale są także dwa odcinki historycznych czwartków. Pierwszy traktuje o kontaktach Ustki z miastami ze Szwecji,
Natomiast drugi opowiada o architektonicznych, archeologicznych cudeńkach ze Słupska średniowiecznego. A skoro jesteśmy już przy historii, to na profilu facebookowym Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej zobaczyć można galerię starych fotografii przedstawiających Słupsk i region słupski, ale także archiwalne wydania gazet, a tych kiedyś w Słupsku zobaczyć można było oj naprawdę wiele. Miejska Biblioteka Publiczna z kolei na swoim profilu facebookowym zamieszcza linki do stron, z których pobrać można darmowe e-booki. Lektury, ale nie tylko lektury tam znaleźć można. Miłej lektury życzę. Na profilu facebookowym Słupskiego Teatru Władca Lalek zobaczyć można spektakl Czerwony Kapturek. To historia, która powstała na kanwie wierszowanej bajki Jana Brzechwy. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk na swoim profilu na Facebooku zaprasza do bajkowiska online, czyli na głośne czytanie bajek. Zobaczyć tam można również balet Dziadek do Orzechów i wziąć udział w konkursie fotograficznym Zwariowany portret z przedmiotów. Jak zrobić taki portret? Podpowiedzi są na Facebooku. Zostajemy na Facebooku, bo tam na profilu klubu Kwadrat, kuglarski kwadrat, czyli nauka żonglerki. Dla tych, którzy nigdy z tą dziedziną sztuki do czynienia jeszcze nie mieli. Zapraszamy również na czytanki. Babcia czyta dzieciom. Ta babcia to Danuta Laskus, która czyta swoje opowiadania. Co robią uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego, gdy mają wolne od nauki? Czytają. Czytają Małego Księcia. Czytają głośno, czytają razem z nauczycielami i artystami. I to wszystko zobaczyć można na profilu ZSI na YouTubie. Zimno, wietrznie, nieprzyjemnie. Dlatego zostań w domu i oglądaj kulturę w sieci. Daniel Klusek, Magazyn Kulturalny. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.